Zacznijmy przyjrzeć nasi goście. Jest z nami trener... Przy Oporowskiej uroczyście zakończono rozgrywki Ligi Śląsk Wrocław Pro sezon wiosna 2014. Po raz pierwszy turniej rozgrywano pod egidą Śląska Wrocław. W samych rozgrywkach uczestniczyło 58 drużyn. Puchary, dyplomy i statuetki dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wręczał trener pierwszej drużyny Śląska Tadeusz Pawłowski wraz ze sztabem szkoleniowym. Nie zabrakło też zawodników z pierwszego składu, Krzysztofa Danielewicza i Pawła Zielińskiego. Dobre humory wzbudziła też deklaracja wiceprezesa zarządu wrocławskiego klubu Marka Drabczyka, że jest duża szansa, że jeszcze w tym roku przed kolejną rundą rozgrywek Ligi Śląsk Wrocław Pro wykonany zostanie remont murawy obydwu boisk. Dla wszystkich zawodników Tyskie przygotowało miłą niespodziankę, bo jak świętować, to świętować. Więcej o Lidze Śląsk Wrocław Pro można dowiedzieć się na stronie widocznej na ekranie.